Jest pierwsze wrażenia z najnowszej aktualizacji Company of Heroes 3 wraz z DLC oczywiście, które posiadam, czyli młot i tarcza. Odświeżone menu, no wygląda o niebo lepiej, no jak sobie przypomnę to co było wtedy. A to co mamy teraz to jest naprawdę niebo a ziemia. Mimo że jeszcze, no może ten model ludzika nie wygląda jakoś super, to jest na pewno o wiele, wiele lepiej niż to, co było wcześniej. Patrzcie na to, moi drodzy, co zostało odblokowane. Super DLC przedpremierowo, które właśnie kupiłem, edycję żydowską. Dzięki wam, widzowie, to wam dziękuję, oczywiście, za donaty. To dzięki wam było możliwe. Expansion, właśnie bardzo ważne, że to nie dodatek, ale ekspansja Błot i Tarcza, które daje właśnie dokładnie wszystkie te rzeczy. DLC kosztuje 80 zł, no dobra, nazwijmy to ekspansja albo DLC, tak naprzemiennie. Kosztuje 8 dych. Za takie coś, czyli zobaczmy co dostajemy za 80 zł. Kompania do kampanii, to jest fajna gra słów, czyli do singla jedna kampania, dwie grupy bojowe, amerykańska piechota i włoska obrona nadbrzeżna, czyli tak to dokładnie zostało przetłumaczone, do multi oczywiście. Wygląd, pięć skinów, z czego jeden legendarny na to co wychodzi i cztery epickie. Pakiet odpraw Hellcat i transporter, ciężarówka, wóz rozpoznawczy, sztug i jesienny liść Panzer 4. Jeszcze tutaj pakiet piechoty, oddziały zaporowe. To wszystko jest dla relika warte 8 dych. No nie, ja od razu mówię, że nie. To jest wszystko maksymalnie warte od 30 do 40 zł, bym powiedział. Dyszka za tą kampanię, dwie dyszki za dwie grupy bojowe do multi i ewentualnie jeszcze dyszka na skiny, nie? Ale 8 dych to jest zdecydowana przesada, masakra. Zobaczcie co się stało. Program close, twoja stara. No, fajnie. I co z tym kochem? Będzie działać czy nie? Wszystkie skiny. Jo, patrzcie, mogę sobie dębowy amelinowy li... A tutaj jest wyposaż. Pozabezpieczaj strannie włazy i pilnuj wszystkich szczęść. Co ty pierdzielisz? Jakiś transporter M3. Jo, i tutaj. Ale ja już mam legendarnego niszczyciel czołgów. A to jest odprawa, no wyprawa chyba do szkoły, wyprawka. Wehrmacht. Tutaj mamy szluga, o szluga nie mam, jesienny liść. Zmieć swoich wrogów, tak, nowymi skinami. Jezus, nawet nie potrafią dopasować, ten jest mniejszy, a ten większy. Dziwne te skiny, czemu nie pokazuje go tutaj jako w grze? To też mogliby nas spokojnie ogarnąć, patrzcie ile tu jest pustego ekranu. Nie rozumiem dlaczego. Afrika Corps? Co to jest? Panzer Pion... I czemu on wygląda tutaj tak, a tutaj tak? Oddziały zaporowe, dawaj zaporowego. A dobra, wyposaż. Tutaj mamy jakiegoś killera z okularkami i z pistoletem na wodę. Tutaj mamy oczy kobry, ale też zmienione na coś ładniejszego. I ten z bazuką laserową. Dobrze, Jägerpanzer, dobra, dobra. I co jeszcze Brytole dostali? Brytole najmniej kochani dostali wóz lekki Dingo Waka. I ciężaróweczka. Szpica natury. Fajne skinki, dzięki za 8 dyszek, miłe. Jak tam ogólnie sklepik? Wygląda, o tutaj, to jest dobra morda. Ona, ten jeszcze lepszy. Fajnie to wygląda, fajnie. Zobacz w serwisie Steam. Bo grupy właśnie, grupy bojowe, jest, patrzcie, patrzcie. Tutaj mamy w sklepie, można właśnie kupić DLC za prawdziwe pieniądze i mieć właśnie możliwość wtedy jakby od razu zagrania tymi nowymi grupami bojowymi. Albo tutaj w sklepie można kupić to za męstwo, tylko nie pamiętam ile to kosztuje. Ktoś na pewno przypomni na czacie. Chyba 10 tysięcy męstwa, które możemy też zdobywać w nowych wyzwaniach, znaczy nowych, jakby może nie tyle co nowych, ale poprawionych wyzwaniach. O, żeby przyjemniej się zdobywało to męstwo. Właśnie, waluta służąca do kupowania przedmiotów w sklepie. Męstwa są otrzymywane za realizację wyzwań w trakcie rozgrywki. No, bo one wcześniej były troszeczkę irytujące. Kazały nam za bardzo zmieniać styl gry. Teraz natomiast wygląda to o wiele, wiele lepiej, tak? Napraw w trakcie dowolny pojazd, wykorzystując wóz. No właśnie, po prostu tworzysz tego, naprawiasz samochodzik i już masz. Podróż w trakcie meczu, 3 zmodyfikowane miny. Zniszcz 15 pojazdów, właśnie jako Afrika Korps. Dowolne pojazdy, byle czym, ale masz je zniszczyć, nie? Jest to o wiele jakby rzecz bardziej naturalna, nie? W sumie ty, i nie można kupić tego do kampanii, nie? Bo jest jeszcze przecież trzecia ta kompania do kampanii i nie można jej kupić, czyli tylko w DLC na to wygląda, że chyba jest ona dostępna. Tak jak tutaj właśnie da się to jeszcze jakoś... grając zwyczajnie mieć, tak już tamtej się nie da. Ciekawe. Też dziwne, że nie można do końca sprawdzić, co to daje, nie? Tak jakby
Dlaczego? Why? Chyba, że... nie, modyfikacje, co to jest? Tego nie pobierałem, jakichś cheatów, to nie moje. Przysięgam. Chciałbym... ty, patrzcie, zmienili też tego. O wiele ładniej to wygląda. Wybieranie frakcji. I chcę sprawdzić grupy moje bojowe. Potwierdzam wybór. I tak. Czyli żeby dokładnie sprawdzić, z czego się składa nowa grupa bojowa, musimy wejść sobie jakby już być jakby przygotowani do konkretnego meczu. I tutaj mamy teraz rozrysowane całe drzewko, czym się charakteryzuje, nie? Które oczywiście też was zachęcam, tam będzie w górnym prawym rogu pewnie odnośnik do jakby filmiku poświęconemu dokładniemu mojemu omówieniu tej kampanii, czy to amerykańskiej, czy to od Wehrmachtu. Wszystko na kanale jest, więc zachęcam do zobaczenia. Czyli tak, to jest ładniejsze. Ogólnie te arty, to wszystko o wiele lepiej wygląda. Niektóre rzeczy zostały zmienione, inne nie do końca, jeśli chodzi o piktogramy. Na przykład tutaj, to wszystko jest nowe, właśnie ładne, świeże, narysowane. Więc jakby za to szacun. Mam nadzieję właśnie, że poprzednie też zostaną leciutko zmodyfikowane, jak na przykład to. Jest to chyba w ogóle ikonka z Kocha 2. Powtórki, patrzcie na to. Tak wyglądają powtórasy. Mamy tutaj właśnie nazwę, mapę, typ, ile ludzi grało, datę. Co to jest? Jakieś błędy, mamy drużyny dokładnie wypisane, kto gra, gdzie, mapki. Można nawet szukać i zmienić nazwę powtórki na gorąco, nie? Więc to jest całkiem fajne. Pytanie teraz brzmi, o którym właśnie w sumie nie pomyślałem do tego czasu, czyli czy da się komentować autentycznie gry multiplayer w czasie rzeczywistym? O, chyba jeszcze nie da się w trakcie komentować meczy na żywo, tylko i wyłącznie powtórki. Kurczę, szkoda troszeczkę. Boże, chciałbym dzisiaj coś pokomentować, zobaczyć ten interfejs i wszystko jak to działa, nie? Opcje jeszcze te. Ale z tego co widzę, że jakby nie ma chyba wyszukiwania rzeczy trwających, własna gra to pewnie sobie tak stworzę, chociaż... Ta, widzicie? Nie ma opcji komentowania gier na żywo. Plus jeszcze to są chyba tylko i wyłącznie, które się jeszcze nie zaczęły, ta. Kurczę, szkoda troszeczkę. Ach, sprawdźmy kolejną rzecz, czyli tryb jednoosobowy. Patrzcie na to. Operacja w Afryce. Mamy nową operację, możemy rozpocząć i są wreszcie poziomy trudności. Ładnie przedstawione, nie jakieś gówno wypisanie, ale możemy przeczytać mniej więcej co to zrobi. Czyli potyczki tylko dla ekspertów, poziom trudności przeznaczony dla weteranów serii Kocha, którzy szukają ekstremalnych wyzwań. Czyli i tak nie mamy do końca opisanego, co jakby ten poziom trudności zmienia, nie? Czy AI jest mądrzejsze, czy ma lepsze jednostki, ma po prostu jakby takie suche buffy, nie wiem, zadają więcej obrażeń i sami otrzymują mniej obrażeń, czy może jakoś szybciej reagują na nasze poczynania, jak rzut granatem, że zrobią unik. To nie jest do końca napisane i można w każdej chwili zmienić w ustawieniach. Natomiast kampania włoska, patrzcie też o wiele jak to, no od razu czuć tak jakby, że no, wreszcie gram w grę, która nie została wydana, nie wiem, rok za wcześnie, nie? Tylko tak powinno być od razu na premierę, sam klimat jest jakby po prostu lepszy, nie? Nowa kampania i to jest tutaj strasznie, strasznie ważne. Mamy dwie kampanie, się dzieli jakby na dwa poziomy trudności, bitwy w czasie rzeczywistym i kampanię samą w sobie na wersję strategicznej, czyli bitwy. Aha, znowu to jest to samo i dla graczy, którzy szukają największych wyzwań w trybie turowym. Ja myślę, że... A, co to? Okej, to jest całkiem ciekawa opcja. Że ustawienie dodatkowe, czyli domyślam się, że normalnie jest ustawiony na poziom normalny kampania i tylko tutaj decydujemy o bitwach RTS-owych, ale jeśli ktoś chce, to może mieć jeszcze większe wyzwanie. Sprawdźmy to. Rozegramy sobie mniej więcej, nie wiem, jakąś jedną misję czy coś w tym stylu, zobaczymy jak to się sprawuje. Ta kampania zawiera prolog, który już został przez ciebie ukończony. Czy chcesz go pominąć i do głównej kampanii? Nie chcę pominąć. Prolog został podobno zmieniony, chcę go zobaczyć. Jak ta misja się teraz prezentuje? Patrzcie, jakie tego... Mówili coś podobno, że dużo zdjęć zostało zainspirowanych właśnie jakby... dużo obrazków zostało zainspirowanych zdjęciami z rzeczywistości, nie? Które robili tam jacyś odważni ludzie. I wydaje mi się, że jest to całkiem jakby... Powiem tak, przyjmę wszystko, co nie było tamtym głównym. O, tyle powiem. Zawsze jak się kończyła misja, pamiętacie to? Był ten Murzyn z kolegą sobie stali. I chyba po lewej szluk albo jakiś Panzer 4 zniszczony, pamiętacie to? Ja pamiętam i to bardzo dobrze, że to była masakra, ale teraz widzę, że chyba więcej, po prostu dali takich stockowych zdjęć, ale no mówię, przyjmę wszystko, co nie było Murzynem z kolegą, bo to była masakra. Dobra, zobaczmy. Misja otwierająca. Co to będzie? Czy w ogóle się odpali? Dear Maggie, it's been a while, I know. Napisy są chyba też jakby trochę ładniej pokazane. Cutscenki są takie, jakie były. Tego nie da się pominąć. A nie, jest, dobra, Boże. McKay is saying the Italians don't have much fight. Approaching shore!
Nowy Arta ma, nie? Chyba. Dobra, Conti był taki, jaki był, ale to chyba jest nowe, nie pamiętam kompletnie tej mordy. Czy on jest tylko w samouczku? Okej, jest bardziej filmowo. Będziemy się głównie skupiać na zmianach właśnie, na zmianach misji, którą wtedy grałem na premiery, a teraz jak została inaczej zaprojektowana. Dobra, jest grubo. Nie nawalałem. Wow, co jest? Mapa odleciała. Przypłynęli łódeczką. Jak skocha jedynki trochę, nie? Takie vibesy. Biegną tutaj pojedyncze jednostki. Ogólnie widzę, że jest totalnie też inne jakby pora, nie? Że jest taka o wiele bardziej wieczorna. No i co? Podbiegliśmy pod ten, podbiegamy dalej, do przodu. Mamy właśnie aktywną pauzę, możemy sobie zaplanować, pamiętajcie, że zawsze ruchy. I czy w kampanii? Tak, w kampanii też działają skiny, to jest dosyć takie w sumie jakby... A nie, było, pamiętam. Musiałem sobie przypomnieć. Ale mam tutaj jakby taki legendarny skin dla tych strzelców. A, tak? Tu kogoś przygwoździli? No, tutaj od tylca trzeba. Zabij załogę CKM-u. Dawaj, podbiegasz. Okej. Kurde, fajnie to wygląda. Jest jakieś światło w ogóle się świeci, nie? Ty, patrzcie, są nawet te jednostki oddziały rezerwy nadbrzeżnych. Ej. Ciekawe. Dawaj, rzucaj granata. Też powinno to być o wiele szybsze, no. Że nie było jakiejś tam dziwnej animacji, tylko... FPS-y moje. Ja pierdziele. No, ale to są leszcze. Nadlecił i bum, 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 na Niemców. Pierdziele. Ale się wszystko rozleciało. Bezpiecz rynek, dobra, tutaj też to jest od razu inaczej. No, cała misja jest jakby tak bardziej filmowa, bym powiedział. Bardziej przemyślana, bardziej oskryptowana. Co, bananem? Banana? Jakie banany chcą? Tutaj też, widzicie? Zasoby są też ładnie tak jakby zanimowane czy narysowane. Mamy tutaj bary. O, mamy od razu inną ikonkę zieloną, że właśnie jakaś tutaj pozytywna rzecz na nas działa. No, co to było za ruch? Widzieliście to? Nie wiedzieli, którą stronę się schować. I legendarna jeszcze raz, o, macie tak się schować. Legendarna aktywna pauza, która jest bardzo fajna, uwielbiam ją. Strasznie fajnie można dzięki niej podejmować lepsze decyzje, ale ta artyleria jest głośna, nie? Podbiegasz na blisko, za skrzynkami, korzystaj z osłony, żeby... patrzcie, jaki samouczek. Nie wiedziałem, że można korzystać z osłony. Niesamowite. Oczywiście z shiftem możemy sobie kolejkować rozkazy, więc dlatego zbieram teraz tutaj amunicję i bez żadnego klikania oni od razu tutaj podchodzą. Boty mi pomagają, oddziały strzelców. A tutaj zwyczajne żulasy, grenadierasy. A, i w ziemię, nie, przepraszam, kół i w ziemię. Panie, że FPS-y wtedy spadają, jak tak obracam ekran. No, w sumie może faktycznie nie jest to wieczór, a bardziej świt. Oni też są za dobrą osłoną, ale... O! Tak, Niemiec! O! Dostał. Zajmowanie obszaru. Trzeba przemieścić jednostkę, żeby zajęła obszar. Nie wiedziałem. Jezu, teraz wreszcie będę potrafił w to grać. Ja pierdziel, ale te wybuchy są głośne. Mamy kontrolę.
Wyzwol Gelę, wyzwol Glebę. Dawaj tego, ten transporter medyczny tutaj mógłby nas troszeczkę podleczyć i uzupełnić, mam nadzieję. Tak, można uzupełnić straty oczywiście pod F. Mimo, że on jest właśnie sojusznika. To co zostało? Tutaj idealna osłonka. Ja się dobrze czuję. Cywile? Jak to wstrzymać ogień? Właśnie otworzyć wszystkie... Co? Wszystkie ten... Oni biegną! Co? Ty! A, ucieczka! Klikam R oczywiście. Uuu! I Sherman wyjeżdża. Jeden z naszych. Dawaj w tego. Piechota. Powiedzmy, że jesteście uleczeni. Dobra, można dezaktywować to. I tyramy teraz niemiaszku. Ta piechota walczy w ogóle centymetr, to jest naga broń. Patrzcie na to. Czekaj, o, tu jest w ogóle Niemiec. Nie mogą go trafić. Ale to jest komiczne. No już nie znęcajmy się nad tą grą. Nacieramy naprzód. Mamy pięknego tutaj Shermanka 76. Jeszcze ma wzmocnienie. O! Artyleria! To pierdziele, to jest głośne. Jak to uważajcie na ostrzał? Tu są cywile. No to właśnie jeszcze bardziej. Nie zdejmować tego. Palca ze spustu. O! Ale specjalnie rozjechał. Patrzcie jak on... No, to też zmienili. Responsywność jednostek jest inna. I grafika. Nie wiem, czujecie jakiś upgrade graficzny? Ja tak. To cieniowanie jest tak jakby lepsze. Wydaje mi się, że jest lepiej. No, sama misja w sobie jest taka bardziej, bym nazwał to tutorialowa, nie? Po prostu uczy lepiej chyba podstaw. Jest jakaś takie lepsze tempo, więcej skryptów, tak jakby, nie wiem, lepiej się czuję, ale nie pamiętam już do końca, jaki był oryginał. Nawet coś tak mi się wydaje, że gorszy. No. Mamy jakieś właśnie umiejętności? Nie, nasze tutaj jednostki, doświadczenie... Ujo! O, fuck! A pierdziele, trochę tego tu się rzuciło, nie? Cywile jeszcze uciekają! Za dużo na naszego Shermana. Bombowce w gotowości! Dawaj, bombowcem! Odpalaj! A dziwnie ten czołg jeździ teraz. Ciekawe, że nie nauczyli mnie w sumie o odwrocie, nie powiedzieli nic, nie? To dosyć ważna rzecz. Przez aniołka. O, i jeszcze tutaj jakiś Greyhound. Kolejne wsparcie. Jak wy bez osłony jesteście, co wy? Oooo, po aniołku. My immersion is tak. Dobra, wy macie najwięcej HP. Biegacie tutaj. Patrzcie, aktywna pauza, później rzucicie granat. Wy podbiegacie gdzieś tu. I też częstujecie granacikiem niemiaszków. Ja pierdziele. A co jeśli w środku są cywile? Nie, to jeszcze lepiej, dodatkowe punkty będą. Oła, trafił naszego. Sherman to zdrajca. Niemiecki agent. O. Macie wy tu jeszcze w ogóle jakąś osłonę? O. O. Punkt zajęty. No, to o wiele tak jakby po prostu bardziej gamingowo wygląda, nie? To co było wcześniej, zwłaszcza porównując. I ta grafika, no ja nie gram na najwyższych może, ale jest ładniejsza mi się wydaje, tak bardziej czytelna. Jezu, miasto, no co miasto, no z miasto zmieniło się w łódź, no co za problem. Aha, no. Ci cywile. Yes, sir.
Ale zdjęcie. No to jest o wiele lepsze niż to, co było wcześniej. To jest po prostu bardziej klimatyczne. Czarno-białe też dodaje takiego charakteru, a nie zawsze ten murzyn z kolegą, co tam sobie stali obok tego pancera 4, to było straszne. We did it. We finally took Sicily. Dobra, zajęliśmy Sycylię, wiem. No jakby to już nie musicie ten. Pokażcie tą jeszcze mapkę, tylko strategiczną właśnie. Okej. No dobrze, to widzę, że też jakby te dialogi nie są raczej w żaden sposób jakoś bardziej zmienione. Statek popłynął. Fu. No. Sir, we're sending an advance force to Calabria to lay the groundwork for the landings at Salerno and Taranto. The company will be under your direct command. Okej. To, co mogę powiedzieć już na pierwszy widok, to też, że ruch kompanii przemieszczać, atakować, spoko, że jest ładniej po prostu, jakby mapa kampanii jest taka, ma więcej detali, na przykład widzimy dym z krążowników, czy jakieś tam niszczycieli, samo w sobie tutaj jakby na morzu przebywanie też sprawia, że jakieś tutaj są fale i inne zakłócenia na wodzie, jak łódeczka płynęła tutaj transportowa, desantowa, to też jakby za nią był jakiś taki szlak wody roztegowanej, więc to na pewno jest niemałe ulepszenie w tym wszystkim.